Pierwszy One Way Smoke, który wam zaprezentuję, pozwala wam wyjść aż na boosta i gwarantuję wam, że nikt was nie zauważy na tym booście, a wy będziecie widzieć na przykład konektor. Kolejny One Way Smoke pozwala nam wejść aż na Toxic obok maina. Wiele osób nie będzie się nas tam spodziewać, prawie nikt, na globalach się to sprawdza, widzimy cały catwalk, a osoba z catwalka nas nie widzi. Ten smoke rzucamy na środek tarczy, kiedy staniemy sobie na korycie, przeciwnik nas nie zauważy, zresztą zobaczcie sami. Czwartym smokiem jest to smoke, który rzuca Minis z Gamers'tu. Pozdrawiam Minisa, jeżeli to by oglądał kiedykolwiek. Rzucamy go w miejscu widocznym na ekranie, dzięki niemu widzimy sobie kawałek maina, a przeciwnicy w mainie nas nie widzą, dzięki czemu możemy zabić osobę przechodzącą na lewą stronę. Ostatni już dzisiaj smoke pozwala nam zauważyć Venta, tak jak to tutaj widać. Rzucamy smoka w miejscu pokazanym na filmie, no i patrzcie, jak pięknie widać naszego przeciwnika. Dzięki za oglądanie, dzięki za 6000 łapek w górę pod poprzednim odcinkiem, za 60000 wyświetleń. Mam nadzieję, że w tym odcinku zrobimy coś podobnego. Na razie i trzymajcie się do kolejnych top 5 na moim kanale.